Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie, jak na cotygodniowej pogadance. Bardzo dziękuję za wpłaty, za maile. Wszystkich was kocham i tych, co piszą głupoty, i tych, co nie piszą. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, każdy ma prawo coś swojego powiedzieć. Bardzo wszystkich serdecznie witam, proszę, lajkujcie, udostępniajcie. Dzięki wam żyjemy, pomagamy i działamy. Proszę państwa, tak na szybko, ponieważ dzisiaj dużo jest do omówienia, oj dużo, zebrało się. Proszę państwa, konferencja wyjazdowa w styczniu 31.01 do 2.02 w Brennej. W poniedziałek będzie oficjalna informacja z planem spotkania. Proszę państwa, no dzieje się dużo. Dzieje się bardzo dużo. I będę mówił dość szybko, przepraszam, bo nieskładnie, nie spałem trochę, więc jestem taki trochę rozkojarzony. Mieliśmy tutaj przez 3 dni rekolekcje, trochę jestem taki może. Ale o co chodzi, wytłumaczę. Proszę państwa, wszyscy, a może większość zna sprawę Żukowskiego, pana Żukowskiego. Mateusz Żukowski zaginął. Wiele lat temu, już tu nie będę tej całej historii, proszę państwa, przypominał, bo to możemy sobie wejść na internet i wpisać Mateusz Żukowski i wszystko będziemy wiedzieli. Proszę państwa, determinacja człowieka walczącego o dowiedzenie się, co jest własnym dzieckiem, kiedy go nie ma bardzo długo czasu, jest niesamowita. Każdy ma prawo z nas popełniać błędy. My nie byliśmy w takiej sytuacji. Ale gdybyśmy byli, nie wiemy, co zrobimy, co napiszemy, jak się zachowamy. Oczywiście zarzuca się panu Żukowskiemu wiele rzeczy, że zmieniał wersję. Wręcz zarzuca się mu, że może sam to dziecko zamordował, powstały jakieś grupy. Ale to wszystko, to ludzie, to społeczność, to tak jest. Ale stała się rzecz niesłychana. Pan Żukowski podniecony, można by powiedzieć, zadowolony, dowiedział się, że program, który nazywa się Ekspres Reporterów, czyli Jedynka, ta nasza telewizja, będzie robiła program o zaginięciu Żukowskiego. No przecież Ekspres Reporterów, no i ci, którzy tam pracują, pan Olszański, zawsze miałem do nich szacunek, miałem, to jest dobre słowo. Pan Żukowski myśli, że będzie coś dobrego, ciekawego, że powiedzą o synu, o całej tragedii. I proszę państwa, jakże pomylił się, ja na miejscu pana Żukowskiego podałbym ich do sądu. Chyba, że świadomie wiedział, co się będzie działo. A chyba, że jeżeli świadomie wiedział, co się będzie działo, to tak. Jeżeli jednak nieświadomie, to wykorzystano pana Żukowskiego i zrobiono z niego głupka. Naiwnego, dziwnego człowieka. Proszę państwa, ktoś tego nie oglądał, pewnie będzie mógł obejrzeć, może pan Żukowski nagrał, udostępnić, trudno powiedzieć. Ale w skrócie, bardzo szybkim, telegraficznym skrócie. Proszę państwa, przyjeżdża ekipa. Wróć, jeszcze inaczej. Kiedy zaczyna się ten program, pojawia się jakaś pani, z wyglądu już dla mnie jest jakaś bardzo dziwna i opowiada, że zrobiła reportaż o wróżkach, którzy wykorzystują innych, o jasnowidzach, którzy wykorzystują, że zrobiła prowokację. No, myślę sobie, dobrze, jakiś tam reportaż pójdzie, wszystko dobrze, poczekam na reportaż o panu Żukowskim. Ale ponieważ leci ten, więc oglądam, słucham i, proszę państwa, to jest reportaż o panu Żukowskim. Ale w czym jest problem? Co się dzieje? Otóż program pokazuje, jak działają w Polsce wróżki, tak zwane zębuszki, jak naciągają ludzi, jak biorą pieniądze, jak wykorzystali pana Żukowskiego, a pan Żukowski dał się oczywiście nabrać. W tym wszystkim nie ma sensu stricte poszukiwania, tylko jest jazda, hejt na wszystkie wróżki. Oczywiście jest też prowokacja zrobiona, ów pani wynajduje jakąś wróżkę, pokazuje ją i mówi, że jej brat zaginął. Ona nawet wie, gdzie zaginął, gdzie go szukać. Po czym dziennikarka mówi do telewizji, ja nie mam brata, to jest wymyślone. Tak, proszę państwa, tak się dzieje. Takich mamy wróżów, jasnowidzów i nawiedzonych ludzi. I program poniekąd słuszny, ale nie z Żukowskim. Nie z panem Żukowskim, który zostaje w to wszystko wciągnięty, wmanewrowany i chłop Bogu ducha winien. Z nadzieją,
myśląc, że program pokaże mu, jak zaginął syn, dlaczego nikt nic z tym nie robi, gdzie go szukać i tak dalej. Nie! Program pokazuje nawiedzone wróżki, które rzeczywiście są nawiedzone, bo takie wynaleźli. No takie mamy, jakie mamy. Mówi o tym, ile biorą za 15 minut rozmowy telefonicznej. Pan Żukowski w międzyczasie opowiada, jak stracił dom, wszystko, bo musiał płacić za wróżów różnych innych nawiedzonych. Ale to jest wyrwane z kontekstu. Dziennikarka gdzieś tam w tle mówi, no i pan Żukowski też, prawda, padł ofiarą i taki trochę uśmiech, jakby naiwnego się znaleźli. Kolejny naiwny się znalazł. Jest jakaś pani, która prowadzi fundację, stronę, nie wiem, zaginieni. I co jest ciekawego, ta pani jest za jakąś taką ciemną, nie wiem, a nie widać twarzy, jak jakaś podejrzana, albo co najmniej jakby była z CBS-u. I ona dziś mówi takim zmienionym głosem, ona nie widziała jeszcze w życiu sytuacji, żeby jakiś jasnowidz komukolwiek pomógł i kogokolwiek znalazł na samym świecie. Jest to oszukiwanie i nadaje ta pani. Nie wiadomo, co to jest za pani, skąd ta pani się wzięła. Za chwilę pokazują pana Żukowskiego, gdzie jest cały ołtarz zrobiony, tak, bo tam jest jego syn, jest Matka Boża i tak dalej. On wzruszonym głosem mówi, że nie odpuści, że myśli, że znajdzie. I przerywają to, kiedy on zaczyna się wzruszać i płakać, przerywają i znowu słychać. Oszukali na to, wróżka dała na to, tu oszuka. Co to jest? Chucpa, proszę państwa, to jest jakieś straszne. Oczywiście pan Jackowski też jest tam wzięty pod uwagę, tylko ja bym się na miejscu tego pana obraził. Dlaczego bym się obraził? Możemy mieć do niego różny stosunek. Możemy o nim mówić różnie. To ludzie oceniają, nieważne. Ale telewizja mówi tak, jakby już był podejrzany. Tak, bo telewizja mówi, nawet był znany jasnowidz Krzysztof J. A co to jest Krzysztof J? Przepraszam bardzo, to nie ma imienia, nazwiska? On na pewno się nie wstydzi i nikt nikogo tu nie oszukał. Pan Żukowski miał także powiedzieć o nas. Niestety o nas telewizja nie powiedziała. Z dwóch przyczyn. Z jednej przyczyny, dlatego żeśmy ani złotówki od tego pana nie wzięli, a jeszcze dokładali pieniądze, aby tam dojechać i być. Ani złotówki nie wzięło stowarzyszenie, to więc myślą, że nie było się do czego przyczepić. Z drugiej strony, kiedy zobaczyli stowarzyszenie i wiedzą, że mamy prawników, to bali się cokolwiek na nas powiedzieć. Gdyby wciągnęli mnie w tą bandę oszustów, oj, nasi prawnicy, a mamy tu mocnych prawników, oj, zrobiliby jesień średniowiecza i tak dalej. Pan Żukowski w całym tym programie nie posunął się do przodu, a wręcz do tyłu. Nie spróbowano nawet przez chwilę wyjaśnić, dlaczego nie ma syna. Tylko na jego biednym przykładzie, zmęczonej twarzy, zmęczonego człowieka, pokazano, jak w Polsce wróżki wykorzystują naiwnych. I on się stał kolejną ofiarą naiwną. Kiedy pan Żukowski chciał coś konkretnego powiedzieć, kiedy chciał się wzruszyć, przerywano i pokazywano jakąś dziurę w ziemi. I tu też kazano, prawda, tam szukać Żukowskiemu. Skandal, skandal, jeszcze raz skandal. Ale czego się spodziewać od telewizji publicznej? Myślałem, że telewizja to jest... No dobrze, szkoda słów. Ja bym tu coś za dużo mógł powiedzieć. Proszę państwa, proszę sobie ten obejrzeć program. Tyle chciałem powiedzieć. Naprawdę mamy dużo do opowiedzenia, więc kończę na tym. Natomiast współczuję panu Żukowskiemu. To straszne. I myśleliśmy, że Ekspres Reporterów zrobi rzetelny program o zaginięciu. Niestety, wykorzystując pana Żukowskiego, być może trochę naiwność, przejechał się na wszystkich wróżkach, łącznie z panem Żukowskim, że naiwny. No i dziękuję. Proszę państwa, będę skakał trochę po tematach, ale będę podkreślał także o Bogu, jaki jest tym wszystkim ważny, ale proszę państwa, otóż zadzwoniła pewna pani do mojego asystenta i wywaliła całe żale na niego, wszystkie, jakie tylko były możliwe. Zapytała się nawet, czy pan wie, co to jest Bóg, kim jest Bóg. Kiedy asystent odpowiedział, powiedziała, że nie ma racji, że tak wcale nie wygląda. Ona wie lepiej. Bóg jest osobą, Bóg jest w trzech osobach. I ja jako katolik wiem, jaką dać definicję na temat Boga. Natomiast pani stwierdziła, że Boga jako taką nie ma, jest tylko energia. Czy pan wie, co to jest Bóg? Tylko niech pan mi odkłada słuchawki, bo ja to napiszę w mediach na tym. Proszę nie odkładać, proszę ze mną spokojnie porozmawiać. Ja się pytam pana, czy pan wie, co to jest Bóg. To nie jest osoba. Jest energią, prawda? Dobrze. Bez energii nic by nie istniało. Otóż do tej pani kieruję słowa. Energia jest w kontakcie. Jak pani włoży tam palce, może pani poczuć tą energię.
I albo za przyzwoleniem Boga pani przeżyje tą energię, albo zabierze panią z tego świata. Obraziła wszystkich, obraziła wszystko, co chodzi po tej ziemi i powiedziała, że nie nadaje się na asystenta i też mu powiedziała, że opisze nas wszystkich. Chcę panu powiedzieć, że jest pan niesłowny, moralnie nieczysty. Proszę pana, nie można w ogóle, chciałam zapytać, ale to ja napiszę na mediach. O co chodzi w tej całej sprawie? Dlaczego pani się uniosła? Panią nie dotyczyło nic. Jakieś forum powstało, tak myślę, które tutaj zbiera się i nie ma co do roboty, tylko wynajdują moje różne rzeczy i starają się wyjaśnić, dlaczego ja tak robię. Otóż rzecz polega na tym, że pani zgłosiła się, nie ta pani, tylko inna, zgłosiła się do nas z prośbą, aby jej pomóc. Sprawa była bardzo zawikłana, no i jeszcze tam było nieszczęście. Asystent, który wszystko mi przekazuje, nic nie ocenzurowuje, a każdą odpowiedź, jaką ma wysłać, konsultuje ze mną, napisał, gdzie w tym wszystkim jest Bóg, że proszę się modlić do Boga. I tu pani się wściekła, wręcz wywaliła wszystkie żale, jak śmiał powiedzieć o Bogu. A może tam są ateiści po tamtej stronie? Jak pan sobie to teraz wytłumaczy? Otóż powiem za ojcem Pio Świętym. Kiedy przychodził ateista i mówił, że nie wierzy w Boga, święty Pio odpowiadał, ale Bóg wierzy w ciebie. Oświadczam wszystkim wszędwobec, że będę mówił o Bogu nawet do ateistów i nie zamierzam przed ateistami grać głupka i jakiegoś stukniętego człowieka. I będę do ateisty będę mówił, Boga nie ma, do wierzącego będę mówił, Bóg jest. Nie, tak się nie da i tak to nie funkcjonuje. Wszystkie rzeczy są konsultowane ze mną i każdy odpis jest ze mną konsultowany. I proszę nam nikogo tu nie obrażać. Niech Marek ruszy dupę i niech po Polsce jedzie i niech jeździ i zobaczymy. Ja was słucham, ja was oglądam. Numer, z jakiego pani dzwoniła, już został namierzony, bo mamy tutaj prawników, ale mamy też ludzi zaprzyjaźnionych w takiej służbie, która nabierze telefony. I proszę nie obrażać nikogo, albo przyjechać do mnie i w oczy mi to powiedzieć. Mieć odwagę i powiedzieć mi w oczy, że jestem taki, siaki, owaki. Ostatnio jeden pan też, który zostaje namierzony, powiedział, że noc będę miał ostatnio ciemną i mój złodziejski łeb spadnie. Proszę państwa, uniosłem się trochę, ale kiedyś było lepiej. Ponieważ nie było internetu, nie było tego dziadostwa i nikt na nikogo nie musiał pisać, wypisywać różnych głupot. A pod filmem, który zrobiliśmy o panu Marianie Szmicie, wydało się tyle pomyj, tyle różnych rzeczy, że niedługo zamkniemy w ogóle komentarze i przestaniemy odpisywać na jakiekolwiek komentarze. Bo jeżeli państwu nie podoba się kanał, proszę go zmienić, a nie pisać, że się nie podoba. Proszę w ogóle nie wchodzić. Ja nie wchodzę na kanał, nie wiem, o czymś czego nie rozumiem i nie komentuję. Nie wchodzę na kanał medyczny, chirurgiczny i nie komentuję, że źle wstawiono zastawkę. Albo nie pisze, ty ciulu, ty nie umiesz stawiać zastawki, ty powinieneś się puknąć w głowę, bo nie mam do tego prawa i nikt do tego nie ma prawa. A tu wylało się tyle pomyj, tyle jakiegoś dziadostwa, szamba. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co komu zależy, było ty łobuzie, ty bandyto, ty kur i tak dalej. Ja się tym nie przejmuję, bo powtarzam, to są wszystko komplementy dla mnie. Każda obelga rzucona do nas, nasze stowarzyszenie jest komplementem. I Bogu dziękuję za wszystko, bo wtedy wiem, że idę dobrą drogę, bo tak działa zło. Jak ktoś się obraża, że nie jest złem, to niech się puknie w tej swój łeb, pusty, duży, nie wiem, wypełniony pustką. Czasem myśli są takie u niektórych, że nie dochodzą do głowy. Że jeżeli do kogoś mówimy, ty ha, ci pi, to już jest zło. To nie jest dobro. Więc nie jest dobro i dlatego Bóg dopuszcza do nas to zło. A ja dziękuję Bogu za każdą obelgę, jaką dostaję. Chrystus umarł za krzyżu, za nas. Miał swoją Golgotę. I każdy z nas ma swoją Golgotę. I ja niosę też krzyż. I wszystkie ciernie i bicze, które dostaję, wspomagają mnie w mojej pracy i ofiarowuję za grzesznych. I są to dla nas wszystkich komplementy. Więc jeżeli ktoś myśli, że urazi nas, dotknie, to jest w błędzie. To jest w bardzo wielkim błędzie. Tyle!
Proszę Państwa, jak już mówiłem, mówię nieskładnie, nie spałem trzy noce, jestem rozkręcony. Mieliśmy teraz warsztaty z rozwoju duchowości, dzisiaj się właśnie skończyły, ale prowadził je magister ksiądz Maciej Opaliński, teolog. To były niesamowite trzy dni warsztatów i trzy dni praktyki także. Nie mogę wszystkiego powiedzieć, co robiliśmy, bo nie o to chodzi, ale naprawdę niesamowite. Dostaliśmy dyplomy, które są wypisane i pobłogosławione przez biskupa. I tu, proszę Państwa, nikt już nas nie zatrzyma. Mnie na pewno. Bardzo wspaniałe trzydniowe warsztaty, rekolekcje właściwie, które będą niezapomniane przez nas do końca. Proszę Państwa, byliśmy także w Choroszczy. Do pana Marka Palmowskiego pojechaliśmy właśnie w ramach też tych rekolekcji duchowych i pomocy stowarzyszenia. Będzie z tego film. Udało nam się przemycić kamerę do domu psychicznie chorych i porozmawiać z panem Palmowskim. To tyle tylko, to jest taka zajawka. Niedługo cały film powstanie i będzie można tam po prostu zobaczyć, jak pracujemy. To też idzie z naszego stowarzyszenia. Pokrywamy koszty za to, że tam w ogóle jesteśmy, nie dokładamy. Znaczy nikt nam za to nie daje, my do tego dokładamy, jakby co. I jeszcze jedno, na anonimy nie odpowiadamy, żeby nie wiem jakie były, nie odpowiadamy. Jak ktoś nie potrafi się przedstawić, to ma pecha. To już jego problem. Na anonimy nie odpowiadamy. Proszę Państwa, sprawy jakie nam przyszło w tym tygodniu przerobić, tak nazwijmy, no były sprawami niesamowitymi. O nie wszystkich możemy powiedzieć, bo naprawdę były mocne sprawy. Ale byliśmy też w domu jednym, gdzie no, dziwne rzeczy się dzieją. Nie można spać, nie można żyć. I wchodząc do tego domu, ja poczułem, zobaczyłem w kącie stojącą osobę w pasiaku, jak z Oświęcimia. Rodzina w tym domu potwierdziła, że, i podaje imię nawet rodzina, w tym domu poświęciła, powiedziała, że to jest ich zmarły wujek. No sytuacja niesamowita, rozwinęło się to bardzo, okazało się, że tam jeszcze więcej było tych dusz Oświęcimia. Ja będę się streszczał, mówię szybko. No i tak poszło, że oczyściliśmy ten dom, jeszcze jest w fazie oczyszczania. Proszę Państwa, naprawdę tak wiele się wydarzyło, tak wiele chciałbym powiedzieć, ale nie chcę też przeciągać tego wszystkiego i nie chcę, żeby Państwa tutaj zanudzić. Jak wiemy, wiosna jest, to znaczy styczeń, ale mamy wiosnę. Wszystko jest, zmienia się, jest fajnie i nawet nie dokończę Państwu o sprawach, które tutaj były, ale to może następnym razem. A poza tym mówię, trzy dni nie spałem, pracowaliśmy, jestem zmęczony i mogę też nieskładnie mówić. Kiedy czasem opisuję różne sprawy, mówię o nich, ktoś do mnie mówi, a Pan to wszystko ukartował, to wszystko zostało zrobione. I przypomina mi się wtedy taki kawał, pewien Żyd prowadził knajpę, miał syna Aronka. No i przyjechał jakiś taki z daleka kupiec do tego Żyda, chciał mu tam sprzedać różne rzeczy do tego jego wyszynku. I tak ogląda i patrzy, zobaczył tarczę na ścianie i w każdej tarczy w dziesiątkę wbitą strzałę, taką lotkę. Spojrzał i mówi, ulala, jak tu wszystko takie precyzyjne, to pewnie i tu będzie dobry interes. No i pyta się tego właściciela, jak to jest, kto to tak trafia do celu? No a ten właściciel mówi, a to mój synek Aronek jest taki geniusz. No niesamowite, a ile ma lat? 10. I takie oko, a jak on to robi, że tak trafia? Przy czym po chwili odpowiada mu ten właściciel, no najpierw rzuca lotkami, a potem do tego dorysowuje tarczę. Proszę Państwa, ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za wszystko, za tę chwilę, którą też poświęcam dla Państwa i Państwo poświęcają dla nas tę chwilę. Bogu niech będą dzięki, chwała Panu, będę to zawsze mówił. Codziennie uczestniczyliśmy w przyświętej, która nas podbudowała.
niech Bóg jest z nami, a kto tego nie rozumie, nie będę na siłę nikogo tam namawiał. Ktoś napisał pod filmem, że jestem nawiedzonym katolem, mogę być nawiedzonym katolem, ktoś się obraził, że wisi u mnie święty Jan Paweł II i powiedział, że popieram pedofilów. Won, powtarzam jeszcze raz won, jak chamie nie wiesz co napisać, to lepiej nie pisz nic. Przepraszam za uniesienie. Wszystkiego dobrego i dziękuję za te obelgi, bo to umacnia nas w mojej pracy i jest dla mnie komplementem. Udostępniajcie, lajkujcie, no i cóż, do następnego spotkania. Być może w tym tygodniu czymś ciekawym Was zaskoczymy, będzie film, będzie jakaś pogadanka, taka w międzyczasie, która albo spotkanie z jakimś osobą, z którą się skontaktuję. Wszystkiego dobrego, no i życzę, aby nam się wiodło. Dziękuję.